dziwny jesteś. Co to ja miałam zrobić? Ale szpada. Kotek zmoknie. Gin, ściany wojarzy! Zadarłeś salamandro! Dziwny jesteś. Sukinsinu!
Dzięki ci, Geralt, uratowałeś mi skórę. Nakryli mnie. Wiedzieli, że jestem na ich tropie. Kto? Co się stało? Salamandra. Byłem o krok od poznania tajemnicy. Mówię ci, Biały Wilku, jeden nieduży krok. Spokojnie, Raymondzie, jesteś już bezpieczny. Nie, jestem śledzony w dzień i w nocy. Muszę zmylić Salamandrę. Co zatem robimy? Ja zajmę się zmyleniem tropów. Ty przepytaj nowych podejrzanych. Kogo? Masz. Weź te notatki. Zapisałem w nich wszystkie najważniejsze tropy i podejrzanych. A ty? Co zamierzasz? Depczą mi po piętach. Muszę zniknąć. Odciągnę ich uwagę. Musisz sobie poradzić z tym śledztwem. Znajdę cię, Biały Wilku. Prosta dedukcja. Nie, to się nie klei. Witaj. Nie... Co takiego? Nie tak prędko. Pamiętaj, że pracuję za pieniądze. Mam koszty. Ile jestem ci dłużny? 200 orenów. Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. Nie jestem prorokiem Lebiodą, żeby żyć o korzonkach i wodzie źródlanej. Podobnie moi informatorzy. Gwarantuję ci, że to tylko niezbędne wydatki. Za 200 orenów można kupić bardzo dużo korzonków. Takie też są koszty profesjonalnego śledztwa. Nie jestem przekonany. Tak? Bywaj. Przesyła mnie pan Marlow! O co chodzi? Mówisz, że ma nowe informacje. I żebyś przyszedł do jego domu jak najszybciej. Dziękuję za wiadomość. Dziwny jesteś. Tak? Moje śledztwo przyniosło efekty. No dobrze, mów. Skoro, jak wskazują dowody, nie współpracujesz z Salamandrą, to kim jesteś? Skromnym kupcem. Pozwól mi wyrazić swoją wdzięczność w gotówce. Nie mydl mi oczu, Declan. Widzisz ten symbol? To znak organizacji, której jestem członkiem. My też polujemy na salamandry. Dowiedzieliście się czegoś? O tak, salamandry grają o wielką stawkę. To sprawa polityczna. Coś ci powiem. U naszych sąsiadów w Redanii szykuje się jakaś grubsza afera. Wie o tym zaledwie kilka osób. To bardzo tajne informacje. Król Foltest, Loża Czarodziejek i ja pilnie obserwujemy północną granicę. Jaki to ma związek z salamandrą? Azar Javed wysłał specjalny oddział na północ. Moi ludzie ich widzieli. Czekają na coś. On też wie, że coś wisi w powietrzu i przygotowuje się.
Nie, to się nie klei. Tak? Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. Nie jestem prorokiem Lebiodą, żeby żyć o korzonkach i wodzie źródlanej. Podobnie moi informatorzy. Gwarantuję ci, że to tylko niezbędne wydatki. Mam dla ciebie 200 orenów. Świetnie. Dowiedziałem się, że po ataku na szpital więźnia przeniesiono gdzie indziej. To niedobrze. Owszem, tym bardziej, że nic już z niego nie wydusimy. Dziś w nocy odszedł z tego świata. Jak to się stało? Cóż, nie był w najlepszej formie, więc nikogo to pewnie nie zdziwiło. Ja jednak mam przeczucie, że ktoś mu pomógł przenieść się na drugą stronę. Dokładnie. Znacie się z Shani, prawda? Poproszę o przeprowadzenie sekcji zwłok. To powinno wyjaśnić przyczynę śmierci. No tak. Mnie też śledzisz. Taka praca. Bywaj. Litości. Chcesz mi powiedzieć, że chłop się tłucze? Leje jak z cebra. Dziwny jesteś. Co? Może ci się nie podobam? Przewieź czas to. Jesteś go. Tak, płyń. Te rozmiękłe dziury w ziemi to chyba doły z gliną.
Słucham cię, biały wilku. Gwynblade. Gwynblade? Co to znaczy? Biały wilk. Znasz mnie? Nigdy cię nie spotkałam, ale słyszałam o tobie. Zapewne wiesz o mnie więcej niż ja sam. Straciłem pamięć i nie znam swojej przeszłości. Może to lepiej. Są osoby i wydarzenia, o których lepiej nie pamiętać. Niemniej jednak współczuję ci. Możesz mi jakoś pomóc? Ja? Skądże? Nie znam się na leczeniu. Może moje siostry z Brokilonu mogłyby ci pomóc, ale Brokilon leży daleko stąd. Opowiedz mi o Brokilonie. Brokilon to niedostępna dla człowieka puszcza. Ojczyzna Driad. Królowie ościennych krain pragną zagarnąć las dla siebie. Dlatego na granicach wciąż trwają walki między ludźmi i driadami. Kto wygrywa w tej wojnie? Nasze łuczniczki są niezrównane, ale pomyśl chwilę, Wiedźminie, i sam sobie odpowiedz na swoje pytanie. Myślisz, że długo możemy się opierać brutalnej i bezmyślnej sile, która uczyniła z ludzi władców świata? Więc zgadzasz się z elfami i krasnoludami, które walczą o swoją niepodległość? Z tymi dużymi dzieciakami? Oni już dawno zgubili sens walki. Pozostała im tylko żądza krwi i odwetu oraz pogarda dla ludzi. Nie widzą, że przez to sami stają się jak ludzie. My tylko bronimy domu, Gwynblade. Nie próbujemy zepchnąć ludzi do morza. Dlaczego nie dogadacie się jakoś z ludźmi? Bo z wami nie można się dogadać. Każde ustępstwo traktujecie jako przejaw słabości, a każdy akt dobrej woli uważacie za podstęp. Nigdy nie zaakceptujecie naszej inności. Nigdy. Opowiedz mi o driadach. Naszym domem jest Brokilon, naszą panią Eitne. Żyjemy w zgodzie z lasem. Nikt nie potrafi poruszać się w gęstwinie lepiej niż my. Nikt też nie zna tak wielu leśnych sekretów. Jesteście szczęśliwe? Pod tym względem nie różnimy się od ludzi. Mamy swoje radości i smutki, chociaż nadchodzi nasz zmierzch. Wojna z ludźmi trwa, jest nas coraz mniej, a granice Brokilonu się kurczą. Opowiedz mi o Brokilonie. Brokilon to niedostępna dla człowieka puszcza. Kto wygrywa? Nasze łuczniczki są niezrówne. To smutne. Bywaj. Gwyn. Co tutaj robisz? To tajemnica. Mogę tylko zdradzić, że przy okazji z przyjemnością odwiedzam ten gaj pełen pięknych i starych drzew. Bywaj. Wielkie drzewo, dziwne symbole, oswojone bestie, a nawet driada. Tak zielono. Widać, zawitałem do gaju druidów.
Witaj w gaju druidów, wędrowcze. Witaj. Spokój i harmonia tego miejsca pozwalają mi oczyścić umysł. Przychodzę tutaj zawsze, gdy muszę zebrać myśli. Tu nawet wiedźmin jest mile widziany. Jeszcze słowo o akceptacji mojej odmienności i odnalezieniu domu, którego nigdy nie miałem, a popłaczę się rzewnymi łzami. Nie bądź cyniczny, człowieku. Ujawniasz tylko swoje kompleksy. Zawsze chciałem spotkać elfiego psychoanalityka. Spędziłem wśród was dziesiątki lat i znam ludzi na wylot. Jesteście równie skomplikowani jak konstrukcja cepa. Dziesiątki lat? Jeśli tak długo obcowałeś z ludźmi, upodobniłeś się do nich bardziej niż byś chciał. I kto to mówi? Specjalista od potworów. Widzę, że trudno cię przegadać. Jestem Geralt. Jestem Jejwin. Porozmawiajmy chwilę. Tak? Opowiedz mi o elfach. Módlmy się wśród drzew. Za zdeptany wrzos. Za przelaną krew. Za zburzony los. Nie rozumiem. I za śmierć od miecza. I od byle rdzy. I za cudzy ból. I za własne łzy. Rozglądam się za wiedźmińskimi zleceniami. Miałbym do ciebie prośbę. Chodzi o list, który musi dotrzeć do Wyzimy. Niestety nie jestem tam mile widziany. Jako wiedźmin powinieneś poradzić sobie z potworami po drodze i uniknąć problemów ze strażą. Komu trzeba przekazać list? Gdybyś zechciał go dostarczyć do krasnoluda Vivaldiego i odebrać odpowiedź, byłbym zobowiązany. I tak wybieram się do Wyzimy. Zrobię to dla ciebie. Dziękuję. Słucham cię, wędrowcze. Czy to nie wiwerny? Wiwerny w rzeczy samej. To niesamowite. Mogę spytać, jak udało się je ujarzmić? Oswoić, wiedźminie, oswoić. Ciężką pracą oczywiście. Z każdym zwierzęciem można się dogadać. Gwarantuję ci, że nie są naćpane i nie mają podciętych skrzydeł. Zresztą sam zobacz. Nie było wypadków? Poza jednym idiotą, który próbował umyć wiwernie zęby, nie mieliśmy żadnych problemów. Pojmuję. Chcesz spytać o coś jeszcze? Skoro jesteście druidami, to umiecie panować nad siłami natury, to prawda? Nieprawda. Nie rozkazujemy naturze. Raczej stosujemy się do jej nakazów i żyjemy w narzuconym przez nią rytmie. Niemniej jednak potraficie poskramiać zwierzęta. I na przykład wywoływać burzę? Nie. To znaczy tak, ale niczego nikomu nie narzucamy. Jakby to powiedzieć... Powiem krótko. Potrzebna mi burza. Potężna nawałnica z błyskawicami. Potrafisz ją wywołać? Potrafię, ale jak już mówiłem... Oczywiście zapłacę. Niech to będzie... Dobrowolna składka na walkę z dewastacją środowiska, zagrożone gatunki i łapówki dla królewskich gajowych. 500 orenów. Uczciwych, nieoberżniętych. To za dużo. Wszystko drożeje, a żyć trzeba, jak mawiała znajoma czarodziejka. Wrócę, gdy zmienisz zdanie. Słucham. Szukam zaginionego chłopca z wioski cyglarzy. Nie widzieliśmy żadnego malca w okolicy. Cyglarze twierdzą, że porywacie dzieci i zmieniacie w driady. Czyś ty zgłupiał? Przyjmujemy tylko dorosłych. Mało kto wytrzymuje nasz styl życia. Dlatego Hierofant wyruszył szukać nowych kandydatów. Z dzieciakami są same kłopoty. A co do driady, to sam ją spytaj. Bywaj. Thank you.
Słuchaj. Gwynblade. Szukam chłopca z wioski ceglarzy. Mieszkańcy osady twierdzą, że został porwany przez druidów, którzy chcieli go zamienić w driadę. Driady to tylko dziewczynki. Nie ma wśród nas chłopców ani mężczyzn. Wiem, że to głupie, ale upewnić się chciałem. Chętnie pokazałabym ci, skąd biorą się małe driady, ale... Tak? Chcę być wierna tradycji wyniesionej z Brokilonu. My, driady, bierzemy sobie mężczyzn tylko po to, żeby mieć z nimi dzieci. I nie wybieramy byle kogo. Tylko silnych i sprawnych osobników. Chcemy mieć pewność, że dziewczynki odziedziczą korzystne cechy ojca. Jestem wiedźminem. Czego jak czego, ale braku sprawności fizycznej nie można mi zarzucić. Wierzę, ale w dawnych czasach mężczyzna musiał udowodnić, że jest dobrym myśliwym. Przynieś mi skórę wilka. Sprostałeś zadaniu i udowodniłeś, że jesteś zdolnym myśliwym. Ale jest jeszcze jeden szkopuł. Słucham? Wiedźmini są bezpłodni, a my, driady, nie uznajemy seksu bez prokreacji. Nawet seks bez prokreacji może być korzystny. W jaki sposób? Wytłumacz. Seks rozładowuje napięcie. Sprawia, że ciało i umysł lepiej funkcjonują, a więc są sprawniejsze. Chyba masz rację. My, driady, musimy być czujne i sprawne, żeby bronić Brokilonu, naszego domu. Poza tym moje ciało jest dziełem natury i domaga się miłości. Chcesz iść ze mną? Tak, zostań na ten dzień moim mężczyzną. Wiesz już, skąd się biorą małe driady?
ktoś ty? Swój. Jestem Geralt, Wiedźmin. Czy swój, to się jeszcze zobaczy. Z kim mam przyjemność? Jaren Bolt. Mówię w imieniu Drwali. Porozmawiamy? Mów, przybyszu. Zajmujecie się wycinką drzew? Nie, płoszymy dzięcioły i korniki. Do Kroćset. Oczywiście, że wycinamy drzewa. Jesteśmy drwalami. Na własną rękę? Czy pracujecie dla kogoś? Jesteśmy wolni, ale przyjmujemy zlecenia na drewno, najczęściej od bogatych kupców, jak Loivarden. Taki kontrakt zapewnia nam robotę na długie tygodnie, a tym samym godziwą zapłatę. Dogadujecie się z miejscowymi? Miejscowi to banda dziwaków. Jedni lepsi od drugich. Ceglarze do znudzenia bełkoczą o panach i podwodnym świecie, a druidzi... oni nie lubią, jak się ścina drzewa. Poza tym dogadujemy się świetnie. Zajmujecie się... Nie. Na własną... Jestem... Nie boicie się pracować w tak niebezpiecznym miejscu? Ci, którzy trzęśli portkami, już dawno uciekli. Chcą zarobić, więc liczą się z ryzykiem. Nie ma smalczyku bez świniobicia, jak to mówią w moich rodzinnych stronach. Te drzewa są szczególnie cenne? Zgadza się. To pozostałości starej puszczy. Rzadkie gatunki, wielkie drzewa. Będą z nich deski, jak się patrzy. Jesteś szefem drwali? Tak, i ich szczęście. Wszystko to lenie i niedorajdy. Powiadam ci, bez mojej światłej kurateli nie potrafiliby się nawet odlać. Widzisz tego tam, wąsatego? Nawet mimo moich wysiłków ciągle ma zaszczane ciżmy. Trzymasz ich krótko? W tak niebezpiecznym miejscu potrzeba dyscypliny. Muszę ich trzymać za mordy, dzięki czemu wrócą do żon i dzieciaków. Przynajmniej większość. Macie jakieś zadanie dla Wiedźmina? Okolica jest niebezpieczna, ale szczęśliwie bestie nas nie atakują. Czyli nic. Może miałbym zadanie dla kogoś, kto nie boi się ryzyka. Zamieniam się w słuch. W kilku miejscach na bagnach rośnie dwugrot. To rzadka roślina w okolicy i właśnie zaczyna się jej okres kwitnienia. Rozumiem, że jest cenna. Owszem. Wytwarza się z niej narkotyk. Gdybyś zechciał rozejrzeć się po bagnach za kwiatami dwugrotu, obaj moglibyśmy zarobić. Mam taplać się w błocie, narażać na niebezpieczeństwo, a potem podzielić się zyskiem? Tak, ponieważ powiem ci, jak wygląda ta roślina i u kogo ją opchnąć. Zatem pobawię się w zielarza. Świetnie. Kwiaty dwugrotu są czerwone, podobne do kwiatów malwy. Rosną rzadkimi kępami na całych bagnach. Można je sprzedać przewoźnikowi, znajdziesz go na przystani. Jeśli będziesz miał problemy ze znalezieniem ziół, popytaj ludzi żyjących na bagnach. Może mają lepsze oczy niż ty. Zabieram się do roboty. Poszukam kwiatów i zaniosę je przewoźnikowi.
Wodni. Druidzi nie porwali waszego malca, ale nie wiem, co się z nim stało. Jak znajdę chłopaka, dopilnuję, żeby dotarł do domu. Otaczają nas wrogowie. Chłopiec przepadł i niech to wszystkim będzie przestrogą. Musimy być czujni i gotowi. Gotowi na co? Wodni panowie są blisko. Zostaniecie wywyższeni, a wasi wrogowie będą starci w proch. Świat. Tak? Szukam kwiatów dwugrotu. Znam tę roślinę. Rośnie samotnie na terenie całych bagien. Szukaj jej w zagłębieniach wypełnionych wodą. Tak, szukam. Znam te. To mi się podoba. Wspania.
się podoba. Wspaniała.
Słucham cię, biały wilku. Gwynblade. Bywaj. Ten omszały obelisk wydaje się starszy niż bagna. Szkoda, że nie rozumiem run, którymi jest ozdobiony.
O co chodzi? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Nareszcie ktoś się zgłosił. Masz skóry? Mam. Proszę, oto 10 wilczych skór. Doskonale. Tytuł wielkiego łowczego mam już w kieszeni. A jeśli nie, to
to chyba zostanę najemnikiem. Bywaj. Jacyś chętni na prom? Co? Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już? Jest... Tak. Zobacz. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Wyglądasz mi na wojownika. Nie zabiłbyś dla mnie kilku echinopsów? Już to zrobiłem. Mam dowód. Doskonale. Oto twoje złoto. Mogę rzucić... Proszę o wybaczenie, pan... Bywaj. Nie interesuj... Przynosisz ze sobą kłopoty? Co cię sprowadza, Wiedźminie? Mam dla ciebie wiadomość od Iwina. Od Iwina? Nawet nie muszę czytać, dobrze wiem, czego chcę. Pamiętaj, Wiedźminie, elf, człowiek czy krasnolud, wszyscy chcą tego samego. Krasnoludzkich kobiet? Bardzo śmieszne. Zmiataj stąd, niedługo przygotuję odpowiedź i będziesz mógł ją zanieść elfowi. Nie mam teraz czasu.
Cholera jasna. Jeśli o mnie chodzi, to miasto mogłoby utonąć. Kto tak płacze w obłokach? Czego wam... Pokaż mi... Pan ci... Pogoda pod psem. Pada i pada. Kopać w mokrej ziemi. O co? Dużo wiesz o zgonach w mieście. Pomagasz czasem w śledztwach? Czasem opowiadam Raymondowi o ciekawszych nieboszczykach. Ponoć to pomaga w dedukcji czy coś. Mnie też coś opowiesz? Wykluczone. Obiecałem trzymać język za zębami. Rozumiem. O co chodzi? Trzeba wam czego? Pisz sobie? O co? Ano. Hej! Nie powiesz mi... O co chodzi? Dużo wie... Czasem opowiadam. Nie ufam Raymondowi. On coś kręci. Stary Raymond? W życiu. Jest lojalny wobec klientów. Może, ale z tym śledztwem sobie nie radzi. Czuję, że sam poradzę sobie lepiej. Wpuścisz mnie na cmentarz? Nie da rady. Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać. Co mam zrobić, żebyś zmienił decyzję? Potrzebuję oficjalnej zgody od kapitana Majsa. Nie dasz się inaczej przekonać? Może mogę ci jakoś pomóc. Po prawdzie to możesz. Zadłużyłem się strasznie u Talara. Jeśli jakoś go przekonasz, żeby mi darował, dam ci klucz na cmentarz. Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Nic o tym nie wiem. Ale mogę ci dać kogoś innego. Mam kilka naprawdę ciekawych zgonów. Chodzi mi o konkretne zwłoki. Bez łaski. Wybredny się znalazł. Jak się zdecydujesz, czego chcesz, to zapraszam. Oglądanie zwłok to sztuka. Pozornie przeciętne zgony mogą cię zaskoczyć. Zawsze warto szukać głębiej. Ale kogo to obchodzi? Chcę wejść na cmentarz. Nie da rady. Decyzja administracyjna. Co mam zrobić? Potrzebuję. Nie dasz się. Bywaj.
Cóż tu? To ty! Przechodź je teraz, mój drogi! Mówili, wstąp do straży. Mówili, dobrze tam płacą. Wszystko. Strażnicy tylko się oglądają ze spółki. No to jak... Możesz załatwić mi wyjście na cmentarz? Ja mogę wszystko, ale nie chcę. Może dasz się przekonać. To kurewskie śledztwo zaczyna mnie męczyć. Udowodnij, że jestem niewinny. O co chodzi, Wiedźminie? Załatwisz mi wejściówkę na cmentarz? Nie ma problemu. Może przy okazji trochę go oczyścisz. Jest tam ostatnio niebezpiecznie. Zobaczymy, co da się zrobić. Ale śmierdzi. Jest faktycznie trudno o dobre jedzenie. Ciekawe, kiedy znów zaczną kupców do miasta puszczać. Przynosisz ze sobą kłopoty? Zemstnikiem bogów był wędrowiec... Przynosisz ze sobą... Zdora! Ponoć zemsty dokonała upiorna bestia. Och, ja tu rzadka kupa, a nie okazja. Sama nie wiem, co robić. Najlepiej to przestać się przejmować. Łatwo ci mówić. Chcę wejść na cmentarz. Nie da rady. Mam przepustkę od kapitana Majsa. Masz tu klucze. Możesz wejść i porozglądać się po krypcie. Tam trafiają świeżaki. Ale jak cię zabiją, to nie przychodź po nocach z pretensjami. Bywaj.
Thank you.